schronisku był pan, który wyjeżdżał na międzynarodowe sympozja ekonomiczne. Był mieszkańcem schroniska, nie przeszkadzało mu to gdzieś tam w pracach naukowych. Ostatnio spotkaliśmy na ulicy chłopaka, który jest magistrem farmacji. Ma wyższe wykształcenie, tylko jego życie tak się potoczyło, że w tej chwili mieszka na ulicy. Pomogliśmy mu ogarnąć jakieś tam miejsce zamieszkania. Nie wykluczono, że będziemy pomagać mu w zdobywaniu pracy. Słyszałem taką teorię, że w dzisiejszych czasach to 3 niespłacone raty kredytu i możesz wylądować na ulicy, tak? Tak, no badania są przeprowadzone i takie są wyniki tych badań, że każdego z nas tak naprawdę dzieli od bezdomności. 3 niezapłacone raty kredytu, bo to jest tak, że jeżeli nie ma się przyjaciół, jeżeli się wycofanym elektronicznie, nie ma się tej pomocnej dłoni, nie ma się prawnika, to po 3 niezapłaconych ratach bank najczęściej wypowiada umowę. No i zaczyna się spirala długów, zaczyna się eksmisja i tak naprawdę ludzie, którzy nie są w stanie psychicznie podołać, lądują na ulicy. Bardzo często się tak zdarza.